Dzień dobry. Dzisiaj będziemy sobie robić już czwarty temat trzeciego rozdziału dla klasy czwartej ELO i będzie to Bliski Wschód i Afryka po drugiej wojnie światowej. Oglądamy. <laughs> Zacznę od tego, że ta koszulka ma się nijak do tego tematu, no ale że są mistrzostwa, nagrywam w trakcie mistrzostw, troszkę sobie pokibicuję, mam nadzieję, że dużo niż trzy mecze, więc stąd. Takie odzienie. Ale idziemy do tematu. Zacznijmy sobie od Izraela. Izrael był ziemią obiecaną już od czasów starożytności, jako Palestyna. I do tej Palestyny w trakcie międzywojnia zmierzało to coraz więcej Żydów, ponieważ pierwsza deklaracja o tym, że Izrael powstanie, padła w 1917 roku z ust takiego pana jak Artur Balfour, czyli gość, który był lordem brytyjskiej dy, takiej dyplomacji. I on mówił o tym, że kiedyś tamten Izrael powstanie. Więc ci Żydzi zaczęli. Stamtąd śmigać, jako że to były organizacje głównie syjonistyczne, to właśnie one koordynowały to, jak ci ludzie będą tam przebywać, no i trzeba było się w jakiś sposób przecież bronić przed Arabami z Palestyny, bo przecież oni tutaj nie do końca to wszystko będą akceptować. Mało tego, oni będą prowadzić działania wojenne przeciwko tym Żydom, ale to zaraz będziemy o tym mówić troszkę głębiej, bo musimy zacząć tak naprawdę od tego, że po Holokauście uznano, że jednak ci Żydzi no, muszą mieć to swoje własne państwo, ze względu choćby na to, jakie ofiary. Żydzi złożyli, a właściwie to z Żydów można powiedzieć, że złożono w trakcie II wojny światowej. W związku z tym za namową Wielkiej Brytanii ONZ w 1947 roku uznało, że należałoby podzielić Palestynę na dwa niezależne państwa. Żydowskie no i palestyńskie. Ale że Brytyjczycy e, mieli tam swój własny mandat, w związku z tym rozpoczęli grę, właściwie można powiedzieć, że nieco na własną rękę 14 maja 1948 roku Żydzi proklamują powstanie swojego niepodległego państwa. Oczywiście kraje sąsiednie tego absolutnie nie zaakceptowały. Mówimy tutaj o Egipcie, o Libanie, o Transjordanii, o Jemenie, Iraku czy o Arabii Saudyjskiej. One tego faktu nie uznały i już rozpoczęły działania zbrojne. Izraelczycy musieli tutaj e, walczyć o swoją niepodległość. I tak naprawdę e, ta niepodległość będzie dosyć e, no, długo. Powiedzmy, że wystawione na próbę, ponieważ te działania wojenne prowadzone z Arabami będą trwały przez kolejne lata. Wojna, o której mówię, trwała od 1948 do 1949. Izrael obronił swoją niepodległość, a tereny, które były przeznaczone dla państwa palestyńskiego, były właściwie to rozgrabione przez sąsiadów Izraela. Dokładnie to zachodni brzeg Jordanu przejęła Jordania, strefę gazy wziął Egipt, a wzgórza Golan wzięła Syria. Także w rezultacie tego niepodległe państwo, co prawda, yy, izraelskie powstało. Ale palestyńskie już nigdy. No i tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, kogo to była wina, kto o to nie zadbał. My jesteśmy przy Izraelu, więc tym głównie się będziemy teraz zajmować. Pierwszym premierem był pochodzący z Polski, a dokładnie nawet i z Polska, Dawid Ben-Gurion, który był z Partii Pracy i on generalnie powiedział, że należy wszystkich Żydów ściągnąć do tego Izraela i tutaj już nieważne z jakiej części świata, byleby oni mieli swoje własne państwo, mieli swoją własną e, narodowość i tak dalej. Generalnie dbano o to, żeby Izrael bardzo szybko się rozwijał, dlatego też żeby no wszystko pod kątem militarnym, no bo tak jak mówiłem, będzie niestety sporo działań wojennych i o to też trzeba było tutaj po prostu zadbać. Więc pojawiły się na przykład takie kibuce, czyli zmilitaryzowane spółdzielnie produkcyjne. One po pierwsze produkowały, a po drugie no, były przygotowane do ewentualnych działań wojennych. I rzeczywiście działalność Ben-Guriona oraz innych polityków izraelskich doprowadziła do tego, że Izrael bardzo szybko stał się bardzo rozwiniętym państwem. Właściwie to jedynym w regionie, w którym wprowadzono demokrację w stylu zachodnioeuropejskim, czyli inne państwa, e, powiedzmy że arabskie, no, nie były do tego stylu systemu zbytnio e, przychylne, o, tak można by to było powiedzieć. I Idziemy dalej, bo ten Izrael będzie nam tutaj cały czas właściwie gdzieś w tle przemykał. Idziemy do kryzysu sueskiego. Kanał sueski był oficjalnie neutralny. Jednak no, był kontrolowany przez dłuższy czas przez Brytyjczyków, przez Francuzów, a Egipcjanie po zwycięskiej wojnie o niepodległość Izraela postanowili, że będą blokować statki izraelskie. To już było kością niezgody. Dopiero jak w 1956 roku do władzy w Egipcie dochodzi gość, który nazywa się Gamal Abdel Nasser, Czyli prezydent e, dochodzi do zaostrzenia konfliktu i musiały interweniować i Wielka Brytania, i Francja. Przeprowadzono operację zbrojną, i w wyniku tej operacji zbrojnej zajęto strefę gazy, usunięto stamtąd bojowników palestyńskich, opanowano egipskie bazy, które były na Półwyspie Synaj, i e, odzyskano, właściwie, czy uzyskano dla Izraela dostęp do Morza Czerwonego. Finalnie, nawet opanowano kanał Suezki. Tak naprawdę, rzeczywistą przyczyną wybuchu było pragnienie Wielkiej Brytanii i Francji utrzymania kontroli nad kanałem, ale kiedy do konfliktu włączyły się politycznie póki co Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki, to już niestety, ale wojska sprzymierzone musiały się wycofać i teren ten objęto nadzorem ONZ-u. Tak, takiej dosyć konkretnej organizacji. Już o tym kiedyś parokrotnie mówiłem. Natomiast to pokazało taką słabość, tak naprawdę, Brytyjczyków i Francuzów, obnażyło ich uzależnienie od USA, bo USA powiedział: Wycofujemy się, no to oni posłusznie się stamtąd e, wycofali. Także sytuacja e, na tym kanale sueskim dalej nie była tak naprawdę tutaj w e, jakimkolwiek stopniu ogarnięta. To niestety e, przyspieszyło tylko kolejne procesy, o których już zacząłem mówić poprzednio, a tu będziemy jeszcze mówić o Afryce, czyli procesy dekolonizacyjne, bo ta słabość Brytyjczyków i Francuzów będzie wykorzystana przez inne kolonie do tej pory e, tych dwóch państw, które będą walczyły o. Niepodległość. Ale o koloniach za chwileczkę. Na razie jeszcze zostajemy przy Izraelu, ponieważ idziemy do wojny sześciodniowej. Wojna sześciodniowa to był konflikt arabsko-izraelski i generalnie był to kolejna odsłona tego konfliktu. Ponieważ e, wpływy polityczne Stanów Zjednoczonych, takim Izraelu czy Związku Sowieckiego w niektórych państwach arabskich bardzo mocno się tutaj e, ścierały. I kiedy w 1967 roku Egipt wraz z Syrią oraz Jordanią planował atak na Izrael. Izraelskie y, oddziały, izraelski wywiad y, dowiedziały się o planowanej agresji i postanowili Izraelczycy troszeczkę wyprzedzić ten atak krajów arabskich. I już 5 czerwca w 67 roku, w ciągu dosłownie 6 dni, um, wojska izraelskie zaatakowały nagle pozycje państw arabskich. Te, nie będąc w ogóle w stanie niczego zrobić, w dosyć szybkim tempie musiały skapitulować i zachodni brzeg Jordanu wraz ze wschodnią Jero Jerozolimą, strefą Gazy, Półwysep Synaj oraz wzgórza Golan zostały bardzo szybko zajęte przez Izrael. Także to był dosyć duży sukces. Ale już kilka lat później, no, to musiało mieć drugi akt, ponieważ tam uprzedzono ten atak. Ale tutaj się niczego nie spodziewano, ponieważ Żydzi mają takie święto jak Yom Kippur, czyli Dzień Pojednania, w czasie którego nie mogą walczyć, jakby nie próbują e, żadnych działań wojennych i to Arabowie wiedzieli. Dlatego też 6 października 1973 roku dokonali inwazji na Izrael. To była wojna Yom Kippur, bo tak się ona ładnie e, nazywa. Egipt wkroczył na Półwysep Synaj, Syryjczycy zajęli wzgórza Golan. Także tutaj już byli Izraelczycy w kropce, ponieważ nie dało się w krótkim czasie ich tak łatwo odeprzeć. Oczywiście zorganizowano kontrofensywę, odzyskano utracone obszary, a ostatecznie pod koniec października za pośrednictwem oczywiście Stanów oraz Związku Sowieckiego konflikt się zakończył. Trzeba było podpisać rozejm. I o tym konflikcie, czyli o wojnie Jom bardzo fajny serial się pojawił kilka lat do tyłu, to jest Dolina Wes. Godny uwagi, naprawdę fajny serial e, polecam, jak zresztą te, które były w trakcie II wojny. Jak tu się coś będzie pojawiało, też będę parę słów wtrącał. Ale jaki był skutek tego wszystkiego? Przede wszystkim skutek był taki, że na świecie nastąpił kryzys paliwowy, ponieważ Arabowie, którzy wydobywali tą ropę w masakrycznych ilościach, zaczęli podnosić jej ceny i to bardzo, bardzo wysoko. To doprowadziło do tego, że trzeba było za paliwo płacić oczywiście o wiele, o wiele więcej. I kryzys dopiero został zażegnany w latach 80., więc Arabowie troszeczkę sobie na tym zarobili. Opuszczamy Izrael, tak łecka wokół się zakręciła. Idziemy sobie do Iranu, ponieważ Iran był jednym z nielicznych państw muzułmańskich, którym większość yy, wyznawało szyityzm. Czyli szyici, jest to mniejszościowy odłam islamu, gdzie. Yy, oni byli prześladowani przez większościowych sunnitów, czyli szyjci to głównie Koran, oni na tym tutaj będą się e, opierali. Natomiast ich takim szachem, nie szachmat, tylko szach, to jest jakby przywódca samego Iranu był Mohamed Reza Pahlavi, czyli gość, który generalnie bardzo chętnie współpracował z zachodnim światem. Głównie to z Amerykanami. Nawet mało tego, próbował wprowadzić w konserwatywne do tej pory społeczeństwo reformy wręcz zachodnie. I takie próby, można powiedzieć, że wprowadzenia kultury zachodniej doprowadziły do coraz to większych protestów społecznych. Te doprowadziły z kolei do Krwawej rewolucji islamskiej z 1979 roku. Szach został zmuszony do ucieczki. Władzę przejmuje Ajatollah, czyli taki przywódca duchowy, który ma zresztą bardzo fajne imię Ruhollah Khomeini, który będzie miał decydujący głos we wszystkich sprawach państwowych, religijnych, obyczajowych. I już właściwie nie będzie żadnej demokracji, nie będzie świeckiego państwa jak za Szacha. Teraz wchodzimy w Republikę Islamską, której głównym prawem, które będzie respektowane, będzie prawo na zasadach Koranu. Czyli dosyć brutalne. I tą sytuację próbował wykorzystać, tą złą sytuację w Iranie, bo troszeczkę jednak stracili na jakości, próbował wykorzystać dyktator Iraku, czyli Saddam Hussein. Ten gość. I oni jeszcze będziemy mówili w takiej formie, za jakiś czas, bo będzie dosyć dużym problemem dla świata zachodniego. I on w 1980 roku zaatakował pogranicze Iranu i wojna będzie trwać aż do roku 1988, a zakończyć tak naprawdę niczym, bo nie będzie ani jednego, ani drugiego państwa, które będzie mogło powiedzieć, że wygrało. Nie, ani jedni, ani drudzy. Tak naprawdę tylko i wyłącznie straty na rynku paliwowym też wtedy brzało, dlatego też ten kryzys potrwał do, do lat 80., no bo pojawiła się konkurencja w postaci Iraku. Iranu, a przy okazji Kuwejtu, ale o tym też w swoim czasie będziemy co nieco mówili. Idziemy do Afryki. Tam czeka nas, na nas dekolonizacja. Popatrzcie na tę mapę. Na tej mapie widzimy krótką informację, że tylko trzy państwa są tak naprawdę całkowicie suwerenne: jest to Egipt, jest to Liberia i jest to Etiopia. O Etiopii wspomniałem, że był to pierwszy kraj wyzwolony w całkowicie przez aliantów. E, a pozostałe jakby części całego kontynentu afrykańskiego były podzielone na e, kolonie. Francuskie, włoskie, portugalskie, hiszpańskie, belgijskie oraz brytyjskie. I do tego wracając, co mówiłem przed chwileczką, czyli do tego kryzysu sueskiego, no, pokazano światu no nieudolność, niemoc Francji i Wielkiej Brytanii, więc w większości tych państw, właściwie to kolonii e, afrykańskich, zaczęły się rodzić takie niepodległościowe ruchy, które będą chciały odzyskać niepodległość dla swojego państwa. Ale oczywiście nie będziemy mówili o wszystkich przykładach państw, które w jakikolwiek sposób e, uzyskują niepodległość. Podamy sobie cztery przykłady, takie właściwie to chyba najważniejsze, przynajmniej dla Was. To będzie Algieria, to będzie RPA, to będzie Nigeria i to będzie Kongo. E, ale najpierw zaczniemy sobie od Algierii, ponieważ to była kolonia francuska i. No, zaczęło tam wrzeć. Pojawił się Front Wyzwolenia Narodowego, gdzie te władze kolonialne e, przystąpiły do tłumienia takiego buntu, który ten Front Wyzwolenia Narodowego spowodował. Dochodzi do e, pewnej, no, takich niepokojów, bo to wszystko dzieje się od 1954 roku. Przez kolejnych właściwie to siedem lat. Dopiero kiedy we Francji władza jako prezydent przejmuje generał Charles de Gaulle, e, zostaje w 1961 roku konkretnie tym prezydentem, ogłosił w Algierii referendum, czy oni chcą być suwerenni, czy raczej nie. No oczywiście wiadomo, że będą chcieli być suwerenni, w związku z tym Algieria e, stanie się wolna, a Ci, którzy byli Francuzami w tej Algierii, stanowili tamtejszych osiedleńców, będą musieli Algierię opuścić, a razem z nimi pójdzie 2 miliony Algierczyków, tzw. Harkisów, czyli podległych Francji, ym, no, algierskiej administracji, tak można by to było powiedzieć. Punktem przełomowym był rok 1960 dla Afryki, dlatego co nazwany Rokiem Afryki, 1960, powtórzę to jeszcze raz, kiedy to 17 tamtejszych państw, to widzimy, jak one tutaj koło mnie będą powstawać, Ogłoszą niepodległość i teoretycznie będzie to ogłoszenie niepodległości w sposób bardziej pokojowy, ale niestety to, co stanie się w późniejszych latach, nawet w 70., czy 80., czy nawet 90., w Afryce będzie no, powodowało to, że administracja kolonialna będzie cały czas dobrze wykształcona to będzie bardziej biała administracja, a ci czarni będą musieli być pod nią podlegli, co nie będzie pasowało tamtejszym ludom, więc dochodzi do bardzo wielu wojen. Na tle politycznym, ale też i na tle religijnym, o czym za chwilkę będziemy sobie mówili. Ok, mamy 17 państw niepodległych na rok 1960, ale później też oczywiście dochodziło do pewnego rodzaju jakby wyzwolenia, ogłoszenia kolejnych niepodległości. Jedne były w sposób pokojowy, inne nieco bardziej brutalne, Np. Portugalia za czasów antego Salazara absolutnie nie odpuszczała. I dopiero, kiedy on umrze w latach 70., kolonie portugalskie. Jakby staną się wolne. Ale w tym samym czasie yy, na terenach byłych, należących do Holandii, czyli tam, gdzie byli burowie, czyli potomkowie holenderskich białych osadników, tak zwani Afrykanerzy, zaczęli się jakby rozciągać na całej południowej Afryce. To doprowadziło do tego, że dostali się również do południowej Afryki dosłownie, czyli do RPA, bo tak się nazywa to państwo, będzie od 1900. 61 roku, czyli Republika Południowej Afryki. I tam Afrykanerska Partia Narodowa zaczęła wprowadzać politykę apartheidu, czyli segregacji rasowej. Yy, biali byli uprzywilejowani, czarni nie. Czarni nie mogli na przykład chodzić do konkretnych sklepów, nie mogli siedzieć na plaży, tu widzimy takie różne dziwne e, hasła. I to doprowadziło do tego, że nie będą oni mogli w pewnym momencie nawet przebywać wspólnie w parkach z białą ludnością, nie będą mogli jeździć z białą ludnością w środkach na przykład transportu, a finalnie nawet zabroni się małżeństw mieszanych. RPA chciało doprowadzić do tego oczywiście ci biali, którzy rządzili, do tego, żeby czarnych wysiedlić do odpowiedniego miejsca. To miał być Bantustan, taki jakby wydzielony w ramach RPA E, kraj, który RPA jako jedyna uznała za e, jakby formalnie za niepodległe państwo, ale on był w głębi kraju, osoby infrastrukturze, niestety nie cieszył się zbytnio dużą przychylnością ludności czarnoskórej, więc zaczęli się buntować. I wszyscy ci, co się buntowali, trafiali później do więzienia. Takim przykładem był prawnik Nelson Mandela, który trafił za swoją działalność już w 1960 roku do więzienia i spędził w tym więzieniu troszkę czasu, bo upuścił go dopiero w 1989 roku. I on, jak i ówczesny prezydent RPA, czyli Frederick de Klerk, dostali w 1993 roku pokojową nagrodę Nobla. Eee, w kolejnym roku, w 1994. Mandela został wybrany pierwszym czarnoskórym prezydentem w dziejach RPA, i generalnie w tym samym roku, właściwie, ten apartheid został zniesiony. Więc troszkę musieli tutaj, niestety, ale e, mieszkańcy RPA o to zawalczyć i troszkę wycierpieć, no bo tak to niestety wyglądało. Idziemy do dalszych punktów dekolonizacyjnych w Afryce i powoli będziemy się zbierać ku końcowi lekcji. W 30 lat, pomiędzy 50 a 80 rokiem w Afryce i na takich wysepkach pobliskich powstało 48 państw. Ale nikt się nie przejmował tym, co się będzie z nimi działo, ponieważ granice były wręcz od lininki, e, wytyczone, jak to było za czasów kolonijnych. I nikt nie przejmował się tym, czy tam są dwa wrogie wobec siebie plemiona, czy są dwie różne wiary, które będą ze sobą toczyć spory. Po prostu to ich nie interesowało. Interesowało Właściwie to Europejczyków tylko jedno, żeby poszerzyć swoje strefy wpływów, czyli opowiedzieć się za jednymi, na przykład przeciwko drugim. I takie sytuacje miały miejsce w latach 60-tych w Nigerii oraz Kongu. Najpierw Nigeria. Nigeria jest najludniejszym państwem do dzisiaj właściwie w całej Afryce. I kiedy w 1967 roku ten kraj, który był bogaty w ropę naftową, był podzielony religijnie, gdzie większość to byli muzułmanie, mniejszość to byli chrześcijanie, no, doszedł do punktu, w którym możemy powiedzieć, że mamy secesję. Mniejszość chrześcijańska chciała prowincję Biafra zamienić na swoje własne państwo. Proklamowała Republikę Biafry. Czyli generalnie doszło do punktu, w którym e, no, trzeba było toczyć wojnę. Nigeryjczycy e, ze strony właściwie muzułmańskiej nie mieli absolutnie żadnych skrupułów, dochodziło do krwawych e, rzezi tak naprawdę na tej ludności chrześcijańskiej i po trzech latach, kiedy zginęło prawie milion ludzi. Biafra wróciła do Nigerii. Secesja została w tym momencie tak naprawdę zakończona. Ale jest tu jeszcze mała ciekawostka. Mówiliśmy kiedyś o dywizjonie 303. Tam jednym z takich sztandarowych pilotów był Jan Zumbach, który później stał się takim jakby najemnikiem. I on generalnie walczył dla sił powietrznych Biafry. Niejednokrotnie doprowadzając do wrzenia w wojskach nigeryjskich, i kilka jego ostrzałów i bombardowań no, okazało się skuteczne, bo wielu urzędników tak naprawdę zostało w ten sposób pozbawionych życia. Więc najemnicy są nie tylko w Ameryce, w Wielkiej Brytanii. Polacy też potrafią. A to jeszcze nie koniec. Ponieważ idziemy sobie do Konga. W Kongu władzę e, piastował tak naprawdę jako pierwszy premier wówczas Patrice Lumamba. Ten gość. E, on. Generalnie był człowiekiem, który skłaniał się bardziej do współpracy ze Związkiem Sowieckim. Ale e, to nie podobało się byłym kolonizatorom, czyli Belgom. Doprowadzili oni do tego, że pojawił się bunt w Kongu i na jednej z najbogatszych prowincji kraju, w Katandze, ta rebelia była wspierana przez e, koncerny, które będą tamtejsze tereny kontrolować. One będą belgijsko-brytyjskie i dojdzie właściwie to znowu do wojny domowej. Lumamba został zamordowany przez. E, tych katangijskich e, żandarmów, i to doprowadziło do tego, że ONZ musiało wkroczyć rzeczywiście do, e, do gry. I znowu tą secesję, tym razem Katangi zakończono i musiała wrócić do e, swojego pierwszego punktu, czyli do Konga. I tutaj znowu będziemy mieli polskich najemników, znowu będzie ten sam gość, czyli Jan Zumbach który walczył w tym dywizjonie 303, i był jeszcze inny pan, Rafał Gan Ganowicz. Niestety zdjęcia nigdzie nie potrafię odnaleźć, e, a nie jestem pewien jak wyglądał, więc tylko grub wam mogę pokazać. I to jest człowiek, który będzie rzeczywiście tutaj w bardzo dużym stopniu odgrywał e, no, potężną rolę, można powiedzieć, że w tym konflikcie. I ostatnią kwestią jest to, że świat podzielił się tak naprawdę na. Trzy części. Będziemy mieli kraje pierwszego świata, czyli kapitalistyczne, drugiego świata, czyli komunistyczne i trzeci świat, czyli ten niezaangażowany, który był jakby w ogóle poza tym, co działo się na świecie, czyli poza takimi konfliktami. I co prawda, część z tych krajów trzeciego świata będzie bardzo fajnie i szybko rozwijać, jak Korea Południowa, jak Singapur, jak Indie, ale jak się okazuje, nie wszystkie będą w ten sposób funkcjonować, ponieważ Afryka będzie o wiele biedniejszym terenem, już dawno właściwie wyssanym przez państwa europejskie ze swoich bogactw. Jeszcze były pewne, powiedzmy, że złoża, ale no, na pewno nie takie, jak to było niegdyś. Więc w tym trzecim świecie dochodziło do... Konfliktów wewnętrznych, ludność musiała walczyć o swoje. To były brutalne, niestety, lata, gdzie na przykład tyran przyjmuje władzę i później będzie się mścił na ludności, powiedzmy, przeciwnej sobie. Kiedy jego obalą, znowu tamci będą się mścić na tamtych, i tak naprawdę w kółko będzie dosłownie tak samo. Więc, no niestety, tutaj być może ta polityka w tych państwach afrykańskich doprowadziła do tego, że nie są w stanie się ze sobą dogadać. Albo po prostu to, że już nie było, co stamtąd wyciągać. Także niestety później będziemy mieli już tylko neokolonializm, czyli kraje teoretycznie niepodległe dalej będą kontrolowane w praktyce przez wielkie koncerny albo przez mocarstwa, które te koncerny będą tutaj teoretycznie tylko wspierać. Także na tym możemy lekcję zakończyć. Dziękuję i do widzenia.